Serbska atakująca Milica Komura. Zagrywać będzie Milica Komura. I wykorzystana piłka meczowa za pierwszym razem. Wspaniała zagrywka Milicy i Komura drużyny z Dresda 25. 25-15. Przypomnę, że tytularny sponsor firma Amika, która zna cała Europa, zna cały świat, produkuje wspaniałe wyroby, wspaniałe rzeczy, które na pewno każdy z Państwa gdzieś w domu ma, chociażby jedną rzecz firmy Amiki, ja sam mam dwie rzeczy, które kupiłem, zakupiłem, jestem bardzo, bardzo zadowolony i serdecznie gratuluję firmie Amika, że produkuje tak dobre, wspaniałe. Ponadto Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, Starostwo Powiatowe Szamotuły, Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej w Poznaniu oraz Centrum Sportu Szamotuły. Także ludzie dobrej woli, ludzie i firmy z terenu ziemi szamotulskiej, z Wielkopolski, ale nie tylko, pomagają panu Ryszardowi Frąckowiakowi, głównemu organizatorowi tego zamieszania siatkarskiego tu w Szamotułach, a są to Uropowy Gaz S.A., firma wielobranżowa Faza Maria Peszpituła, Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach, Mark Benz, Maciej i Barbara Kłaczkiewicz, Piekarnia i Cukiernia Roman Pawlik, Agri Plus, Bank Spółdzielczy Dusznicki, Senko Krystyna Jerzy-Dziust, Przedsiębiorstwo Drogowych i Mostów w Szamotułach, Napena, Iwona i Dariusz Nawrowscy, Paczkownia Szamotuły, Madnicz Bus Mateusz Michała, firma Milano Grup z Przeźmierowa, Mac Cafe Sady koło Poznania, Chata Polska Szkoły, Hurtownia Ogrodnicza Bogdan Królik, Market Przemysłowy Bracia Olejnicza, Hunters Hotel Maraton oraz Stałun Jacek Rybarczyk. To proszę Państwa ludzie dobrej woli, tak jak Państwu powiedziałem, ludzie, którzy pomagają w organizacji tego wielkiego przedsięwzięcia. Jesteście Państwo świadkami 15. jubileuszowego turnieju w piłce siatkowej kobiet Amika Cup Szamotuły 2019. Turniej organizowany w hali Wacław na ziemi wielkopolskiej w Szamotułach. Zostały w tym roku zaproszone do tego turnieju dwie drużyny niemieckie, drużyna z Dresda i drużyna ze Stuttgartu, a także dwa polskie zespoły, drużyna ŁKS-u Łódź oraz Chemik Police. Serdecznie bardzo witamy sztaby szkoleniowe oraz Wasze piękne kobiety na tym turnieju tu na ziemi, gościnnej ziemi wielkopolskiej w Szamotułach. Witamy Was bardzo serdecznie. Wchodzimy z Szybkowiak, będzie miał Państwu prowadzić ten turniej już od wielu lat, od 14 lat jestem tutaj z Wami razem. Przyjeżdżam bardzo zawsze mile w te gościnne progi ziemi szamotulskiej i cieszę się, że jesteśmy razem i propagujemy tą piękną naszą polską narodową dyscyplinę, jaką jest siatkówka. Siatkówka w wykonaniu zarówno kobiecym, jak i męskim. Tam trwają obecnie mecze, są Mistrzostwa Europy Męskie, są Liga Światowa, są piękne kobiety, nie tylko z Niemiec, bo są różne kraje, różne narodowości na tym parkiecie będą prezentowane i będę Państwu przedstawiał, ale mamy też nasze polskie piękne dziewczyny. A teraz proszę Państwa, proszę wszystkich o powstanie. W związku z tym, że jest to turniej międzynarodowy, a więc rozpoczniemy. Proszę wszystkich kibiców też proszę o powstanie. Za chwilę wysłuchamy hymnu Niemiec jako pierwsi goście.
Warszawa to Łach. A teraz, proszę Państwa, Mazurek Dąbrowskiego, wszystkie barwy narodowe, jeśli ktoś ma, bardzo proszę w górę. I hymn Polski. Drużyny, powitałem trenerów i sztabę, a teraz powitamy naszych zaproszonych gości. Bardzo serdecznie witam na naszej imprezie prezesa firmy Amiki S.A. pana Marcina Wilika. Bardzo nam miło, witamy panie prezesie. Dziękujemy za sponsorowanie. Witamy panią starościnę szamoturską, panią Beatę Kanyża. Witamy burmistrza miasta i gminy Szamotuły, pana Włodzimierza Kaczmarka. Witamy pana prezesa Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej, pana Jacka Brońskiego. Witamy wspaniałego trenera męskiej reprezentacji siatkarskiej, pana Waldemara Wspaniałego. No i witamy przedstawiciela Banku Spółdzielczego, panią Annę Krawczyk, Bank Spółdzielczy Duszniki. Pani prezes banku, to jest Dusznik, która już od wielu lat tutaj pomaga, sponsoruje. I witamy pana posła Rzeczypospolitej, pana Filipa Lybickiego. Bardzo serdecznie, witamy serdecznie. No i witamy głównego twórcę tego turnieju od 15 lat, pana Ryszarda Fonskowiaka. Taki turniej nadarza się do tego też, żeby wyróżnić, wręczyć pewne odznaczenia, pewne wyróżnienia ludziom, którzy poświęcają swój czas prywatny, swoje serce, swoje zaangażowanie dla rozwoju piłki siatkowej tu w Szamotułach i w Polsce. Wręczenie srebrnej odznaki Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej za rozwój siatkówki w Wielkopolsce otrzymuje pani starościna szamotulska, pani Beata Hanyżak, i o odznaczenie i wręczenie tego odznaczenia poproszę prezesa Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej, pana Jacka Brońskiego. Panie Jacku, bardzo proszę. Za rozwój siatkówki na terenie Szamotu, powiatu szamotowskiego, ziemi wielkopolskiej, Polski. Pamiątkowy medal 90-lecia Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Za zasługi w rozwój siatkówki otrzymuje pan Ryszard Frąckowiak. O wręczenie tego wyróżnienia poproszę trenera kadry narodowej, pana Waldemara Wspaniałego, członka Rady Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej. Pan Waldemar Wspaniały wręcza panu Ryszardowi medal 90-lecia Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Organizator tegoż spotkania, pan Ryszard Frąckowiak, za chwilę wręczy pamiątkowe statuetki. Pamiątkowe statuetki dla pana prezesa firmy Amika S.A., pana Marcina Wilika. Panie Ryszardzie, bardzo proszę. Gratulacje panie prezesie i dziękujemy, że firma Amika znajduje środki na to i czas, aby widzieć siatkówkę i sponsorować i być tu razem z nami podczas tego turnieju z tymi wspaniałymi kobietami. Pamiątkową statuetkę od organizatorów otrzymuje również pani starościna szamotulska, pani Beata Hanyżak. Bardzo prosimy pani Beato, to już dzisiaj drugie wyróżnienie pani Beaty. Ziemia Szamotulska kocha siatkówkę, ponieważ prowadzi szkolenia w różnych kategoriach wiekowych wśród dzieci, młodzieży. Startują te zespoły UKS Szamotulani w różnych rozgrywkach. Miał otrzymać też wyróżnienie pan burmistrz, ale jakoś nie dojechał na nasz turniej, a więc pan burmistrz otrzyma w drodze późniejszej tą statuetkę.
Szanowni Państwo, jak powiedziałem, ziemia szamotulska może poszczycić się tym, że ma mistrzów Polski. Ma mistrzów Polski w siatkówce plażowej. I za chwilę poproszę tutaj dwóch chłopców, którzy w tym roku wygrali Igrzyska Młodzieży Szkolnej oraz Mistrzostwo Polski w siatkówce plażowej. A są to Kamil Małecki i Jędrzej Bąkiewicz. Serdecznie Was, chłopcy, zapraszam tutaj. Dzisiaj z nami, ponieważ sprawy rodzinne nie pozwoliły, żeby był, więc zapraszam w zastępstwie pana prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego Szamotulanin, pana Wiesława Małyszkę, o odbiór pamiątkowych wyróżnień. Pan Waldemar Wspaniały, trener reprezentacji, mistrzom Polski w siatkówce plażowej wręczy te wspaniałe statuetki. A więc Kamil Małecki, obecny tu z nami, oraz Jędrzej Bąkiewicz, a w zastępstwie prezes UKS Szamotulanin, pan Wiesław Małyszka, odbiera statuetki specjalne. I szanowni Państwo, na zakończenie tegoż otwarcia poproszę pana prezesa, pana Marcina Bilika, o dokonanie oficjalnego otwarcia, o powitanie Państwa, powiedzenia dwóch słów jako szef firmy tak prężnie działającej na terenie Polski, Europy i świata. Panie prezesie, panie Marcinie, bardzo proszę dokonać oficjalnego otwarcia tegoż naszego spotkania, powitać tych wszystkich zaproszonych naszych gości. W imieniu Szamotu, w imieniu Amika Wronki, witam wszystkich na turnieju 15, już turnieju Amica Cup. Życzę wszystkim świetnych zawodów, zwycięstw, dużo emocji i niech zwycięży najlepiej. I wish you all of the best for all competitors and all of the best competition and I wish the Red win the best. I want to open, or finally I want to open officially this competitions. Dziękujemy bardzo. Marcin Bilik, prezes firmy Amiki, dokonał oficjalnego otwarcia. Ja mi pozostaje nic innego, tylko życzyć Państwu tego samego, co życzył pan prezes. Miłej atmosfery, miłego pobytu w Szamotuli, Drezno, Chemik Police. Jak już wcześniej Państwa informowałem i mówiłem, Drezno 2 lata pod rząd wygrywał ten turniej, a więc zobaczymy, czy po raz trzeci Drezno wygra ten turniej, ale to dopiero w niedzielę. Życzę Państwu miłych, wspaniałych emocji siatkarskich, dziewczynom wspaniałych zagrań. Dziękuję, zapraszam do rozgrzewki, zapraszam drużynę Chemik, grupy Azoty Chemik Police oraz Allianz NTV Stuttgart na rozgrzewkę. Spotkanie o godzinie 18:30. So, dear players, as we open our tournament, the second game will start at 6:30 p.m. 6:30. We have now almost 45 minutes of warm-up. Good luck! Dla osoby.
druga lista meczowa. I na zagrywce Martina Samara. I druga lista z wykonaniem Kamil Wejcer. 25. punkt za drużyny Dresda. 25-18 w drużynie Strzela. Wspaniały, silny atak zagrywki. Bardzo ładnie, brawo, brawo, brawo. 22 do 17. Dyrektywa. Kilka Wasilewska i Martyna Łukasik. 23 do 17. Dyrektywa. Kalkowa. 18. Z dziesiątką i z jedynką Ewelinę Polak. A na zagrywce z siódemką Laura Wezwala. Pola Magda. 199 cm. Kartowa, druga Feminka i piłka setowa dla polskiego zespołu. 24 do 19. A na zagrywce Martyna Łukasik. A 25 punkt dla Feminka z Polic i tym samym stan rywalizacji 2 do 2 w meczu finałowym. 25 do 19, za chwilę tiebreak rozstrzygnie o tym, kto wygra ten mecz, bo kto wygrał turniej, to już wiemy, ale kto wygra mecz, przekonamy się za chwilę do okolicy. Dynamiczny atak autowy, piłka dotyka. Zami i będziemy bo mam przyjemność przyjeżdżać tutaj do Państwa. Też wiem, że w naszej miejscowości pięknej jest wspaniale, zdrowo zorganizowane. Już lada chwila powstanie. Zapraszam gości tutaj na środek, zapraszam drużyny. Serdecznie zapraszam panią starostę szamoturską, panią Beatę Hanyżak. Zapraszam członka zarządu pana Michała Rakowskiego. Zapraszam pana prezesa Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej pana Jacka Brońskiego i zapraszam pana radnego Bartosza Węgrzewskiego, radnego miasta i gminy Szamotuły, kierownik tego obiektu. Pana Ryszarda również poproszę do zaproszonych gości. I zapraszam zespoły, opiekunowie, trenerzy, kapitanowie. Proszę o wyprowadzenie zespołów na liniach końcowych boiska. Bardzo bym prosił, aby się, wiem, że rozciąganie i gratkę nie bywało w sobotę. Wczoraj dla tych z Państwa tutaj teraz informuję i mówię, którzy może nie byli wczoraj o godzinie 16:00, odbył się mecz pokazowy tutaj. Nasze Złotka Andrzeja Niemczyka z 2003-2005 roku przyjechały do Szamotu, aby zagrać mecz pokazowy, mecz towarzyski z kolegami, koleżankami z firmy Amica S.A. Mecz ten zakończył się po dramatycznym meczu, ostatni set 15-13, 2-1 Amica pokonała Złotka, ale
atrakcje były, dziewczęta udzielały autografy, wywiady, miłe spotkania, wspomnienia. Można było też zobaczyć ostatni sremeczu, który w Turcji zdecydował o złożeniu medalu. To wszystko dalej, ale klienci mają bardzo młodym sportowcom ziemi szamotulskiej i nie tylko. No czekamy, czekamy, czekamy. Turniej od wielu lat organizowany jest w systemie czterech drużyn. Cztery drużyny zaproszone przez organizatora przyjeżdżają do Szamotu tutaj, aby rozegrać mecze każdy z każdym w pełnym wymiarze, czyli do trzech wygranych setów. No i jak Państwo już wcześniej słyszeli z mojego komentarza, trzykrotnie za chwilę powiemy, kto to zwyciężył, ale zaczniemy może od miejsca czwartego. Czwarte miejsce po wspaniałych meczach zajęła drużyna ŁKS Komercjon Łódź i o wręczenie pucharu poproszę prezesa Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej, pana Jacka Brońskiego. Poproszę kapitana drużyny o odbiór czwartego miejsca dla ŁKS Łódź. Fourth place goes to ŁKS Łódź, fourth place in our tournament. Miejsce trzecie. Drużyna, która pojechała i która gdzieś tam w drodze jest, drużyna Allianz FTV Stuttgart. Third place, Allianz FTV Stuttgart, dritte Platz. Miejsce drugie i o wręczenie nagrody poproszę przewodniczącego do spraw sportu i kultury miasta i gminy Szamotuły, pana Bartosza Węglewskiego. A miejsce drugie zajmuje grupa Azoty Chemik Police. Bardzo prosimy. Second place Police with their captain Martina Greiber. Te pierwsze. Wygrały w 2017, wygrały w 2018 i po raz trzeci. W tym roku również, w 2019 wygrały. Drużyna Dresdner Sport Club 1898. The winners! O wręczenie nagrody poproszę członka zarządu Anika S.A. pana Michała Rakowskiego i starostę powiatu szamotulskiego panią Beatę Hanyżak. Serdeczne gratulacje. Zwycięzcy turnieju po raz trzeci. Drużyna z Dresdna. Gościnna ziemia wielkopolska. Gościnne Szamotuły po raz trzeci. Zwycięzca turnieju. Jeszcze raz congratulation dla całego sztabu szkoleniowego. Dla drużyny z Dresdna. Bardzo jest nam miło, że pokazujecie siatkówkę na najwyższym poziomie. Przypomnę, w zeszłym roku zajęły w lidze niemieckiej trzecie miejsce. W tym roku życzymy mistrzostwa Niemiec i zwycięstwa i reprezentowania siatkówki niemieckiej na jak najwyższym poziomie. A teraz, proszę Państwa, organizatorzy przewidzieli taką atrakcję. Rzadko się to zdarza na turniejach, ponieważ to są nagrody, firma Amica prężnie działa i prężnie nam tutaj pomaga. Nagrody dla najmłodszych zawodniczek. Proszę Państwa, mamy tu wśród nas 17-letnie zawodniczki, które otrzymają wyróżnienia. Te wyróżnienia wręczy pan Ryszard, organizator tegoż turnieju, pan Ryszard Frackowiak. A są to zawodniczki Emma Kuris, Dresno Sport Club. We award to the youngest player. I Olivia Durka, grupa Azoty Chemik Police. Zapraszamy serdecznie. Serdecznie gratulacje młode adepki. Przyjechały do Szamotu tutaj. Tańczę może razem z panem Ryszardem. Zdjęcie pamiątkowe. O, okej. Gratulacje i życzymy dalszych sukcesów sportowych. Congratulations i... A teraz poproszę o wręczenia indywidualne dla poszczególnych zawodniczek, które organizatorzy przewidzieli.
Poproszę starostę powiatu szamotulskiego, panią Beatę Anyszak, o wręczenie nagrody dla najlepszego libero. Best libero in the tournament. Najlepszym libero została Paulina Maj-Erdwart z numerem 13, grupa Azoty Chemik Police. Serdecznie gratulacje. Obręczenie dla najlepszej rozgrywającej w turnieju. Best setter. Best setter of the tournament. Również poproszę panią starostę powiatu szamotulskiego, panią Beatę Anyszak, a najlepszą rozgrywającą w turnieju jest Ewa Mori, number one, LKS Commercial Łódź. Serdecznie gratulacje. Proszę Państwa, a teraz poproszę przewodniczącego Komisji do Spraw Sportu Rady Miasta i Gminy Szamotuły, pana Bartosza Węglewskiego, o wręczenie najlepszej przyjmującej turnieju. Najlepszą przyjmującą turnieju została zawodniczka Allianz MTV Stuttgart, Aleksandra Lazicz ze Stuttgartu. Nagrodę to już dziewczyna otrzymała, ale tylko dla informacji Państwa podaję, że przyjmującą najlepszą została właśnie ta zawodniczka. The best receiver of the tournament. Najlepszą atakującą. I o wręczenie tej nagrody poproszę pana Ryszarda Pręskowiaka, organizatora tegoż turnieju. A najlepszą atakującą. The best spider of the tournament is... Jest zawodniczka z numerem 17, Silva Franco Gisel. Serdecznie zapraszamy. I proszę Państwa, ostatnia już nagroda, MVP turnieju. I obręczenie poproszę członka zarządu Amici S.A. pana Michała Rakowskiego. A MVP turnieju... The MVP is... Number 11, Milica Kubura. Number 11. I proszę Państwa, to wyróżnione zawodniczki, wyróżnione zespoły, wyróżnione wspaniałe dziewczyny podczas tego turnieju, podczas naszego spotkania. Oficjalne zamknięcie turnieju poproszę członka zarządu firmy S.A. pana Michała Rakowskiego oraz starostę powiatu szamotulskiego panią Beatę Hanyszak. Serdecznie zapraszam Państwa o krótkie słowa podziękowania dla zaproszonych zespołów. Pani starosta powiatu. Serdecznie gratulujemy panu Ryszardowi Pręskowiakowi i wszystkim tym, którzy przygotowali się do tak profesjonalnej organizacji tego turnieju. Dziękujemy wszystkim trenerom, szkoleniowcom, sędziom. Dziękujemy dziewczynom za wspaniałe emocje, jakich nam dostarczyły i publiczności za piękny doping. We'd like to thank you all the players, the spectators and the organizers for this tournament. Szanowni Państwo, również gratulacje od strony Grupy Amiga dla wszystkich uczestniczek tego turnieju. Kolejny piękny, profesjonalnie zorganizowany turniej. Panie Ryszardzie, również dla Pana gratulacje. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku, a dzisiaj turniej uważam za zamknięty. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo przedstawiciele władz, przedstawiciele sponsora tytularnego. I proszę Państwa, cóż mi pozostaje powiedzieć? Przede wszystkim życzyć Wam, Szanowne Panie, zdrowia, udanego sezonu 2020 Polski dla polskich drużyn, mistrzostwa Niemiec dla drużyn, które są tutaj z nami gościnnie. Raz w drugim, Amina, Amina 2020. Szczęśliwej drogi, do zobaczenia, żegna się z Państwa Włodzimierz Szymkowiak, który miał przyjemność dla Państwa prowadzić, komentować te spotkania. Przepraszam za przejęzyczenia, te nazwiska niektóre były tak trudne, że czasami się nie zawsze to mówiło. Thank you very much, szerokiej drogi, goodbye. Let's hope we will see us in the next tournament in the next year. Thank you very much and see you 2020. I'm not going to do that.